Więc towarzysze, rozpoczynamy wizyty po Chartres, małej miejscowości 80 km od Paryża, znanej głównie z zabytków kościelnych. Więc miasto Chartres dopasowało się do czasów Facebooka. Sami wpisali tutaj swoją wielką nazwę, żeby człowiek robiący miliony zdjęć pamiętał, gdzie był. Więc korzystając z chwili spokoju, tutaj naprzeciwko jest kibel, więc w tej chwili jestem sam. Mogę powiedzieć, że zostałem po skasowaniu portalu Lewica bez cenzury, po skasowaniu kanału 100 lat października na serwisy YouTube. Teraz wczoraj został skasowany kanał, ten profil Towarzysz Michał na kanału Facebook, więc represje trwają. Ale ja się nie poddaję. Cały czas będą nowe filmy. No i ogólnie towarzysze, chcę powiedzieć, że mam tutaj wielki plan, wielki taki właśnie. W związku z tym, że ostatnio nagrałem kilka audiobooków. Nagrałem Bucharina, nagrałem Kapitał Marksa. W planach mam jeszcze kilka innych rzeczy do nagrania. Wcześniej też nagrałem Manifest Komunistyczny. Chciałbym... Więc inicjatywa, z którą tutaj wychodzę, jest odpowiedzią na internetowe archiwum marksizmu. Więc w tej chwili na internecie w języku polskim można znaleźć przynajmniej 3 lub 4 strony, gdzie są zbiory literatury marksistowskiej. Jest to więc internetowe archiwum marksizmu, tak zwane MIA. Jest maoistowski projekt dokumentacyjny. Jest w końcu inicjatywa Towarzysza Strzemskiego, związane właśnie tam w Marksizm of PL, czy już nie pamiętam. No w każdym razie są 3 takie miejsca, gdzie można znaleźć tę literaturę marksistowską. No i trzeba jasno powiedzieć, że tą literaturę marksistowską czytają nie tylko komuniści, czasami właśnie na różnych takich poważnych zajęciach akademickich. Jacyś profesorowie, wykładowcy, znając, że w wyniku dekomunizacji coraz trudniej dostać marksistowskie książki, po prostu odsyłają swoich studentów do stron internetowych właśnie, gdzie można te marksistowskie teksty znaleźć. Więc to, co ja proponuję, to stworzenie takiej ponadpartyjnej inicjatywy w celu która byłaby odpowiedzią na internetowe archiwum marksizmu. Tylko byłoby to audiobookowe archiwum marksizmu, a więc tak jak na moim kanale, wrzucam filmy z samym sobą, ale także wrzucam właśnie te audiobooki, ten kanał na YouTubie poświęcony marksistowskim audiobookom, on by zakładał, byłaby to ponadpartyjna inicjatywa, gdzie byłyby tylko audiobooki, właśnie moje audiobooki, audiobooki towarzysza Mateusza, audiobooki marksistowskie wszystkich innych komunistów, którzy chcieliby te audiobooki nagrywać. Chodzi o to, że o ile ja jestem osobą, która ma mnóstwo pomysłów, nie może się także zdecydować, czy prowadzić działalność polityczną, w sensie tworzenia partii, startowania w wyborach prezydenckich, czy działalność teoretyczną, czy internetową, właściwie zajmuję się wszystkim po trochu. Ale uważam, że jedno nie wyklucza drugiego, to znaczy można i zajmować się budową partii komunistycznej, a na boku właśnie tworzyć taki spokojny, grzeczny kanał poświęcony marksistowskim audiobookom, który właściwie z gwarancją, że nigdy nie byłyby tam żadne represje, bo to byłyby po prostu czytanie audiobooków, klasyków, starych tekstów sprzed lat 50, 100. Oczywiście jest to dla troszkę dla innych widzów. To nie są widzowie, którzy czekają na skandal, na jakiś ten. Raczej adresowana byłby to kanał do środowisk akademickich czy teoretyków właśnie, którzy chcą podyskutować z marksizmem, nawet jeśli się z tym marksizmem nie utożsamiają, ale po prostu chcą mieć dostęp do tej literatury. Takie są wymogi XXI wieku, że coraz więcej tych audiobooków jest.
Więc nasi wrogowie już swoje książki do internetu wrzucają. Komuniści są troszkę zapóźnieni, no ale dzięki mnie, dzięki tutaj mojej pracy, dzięki pracy innych towarzyszy, którzy zaczynają to robić, no mam nadzieję, że wkrótce nadrobimy tą lukę. Dlatego towarzysze, tutaj z szart rzucam właśnie ideę do was, że twórzmy ponadpartyjny serwis poświęcony marksistowskim audiobookom. Oczywiście no, możemy się nie lubić, możemy mieć różne tam poglądy w kwestii Stalina, Trockiego i tak dalej, no ale każda osoba, która jest zainteresowana propagowaniem marksizmu na YouTubie, w internecie, no to zróbmy coś razem, no. Jest mnóstwo rzeczy właśnie ciekawych do nagrania, no. Ja zaczynam mieć pewne doświadczenia, no mogę powiedzieć, że nie jest to rzecz łatwa. No ale zachętą dla tych, którzy by chcieli to robić, no mogę powiedzieć, że no można sobie przypomnieć pewne teksty. No ja ten tekst właściwie czytam 3 razy. No. Za pierwszym razem, kiedy wybieram właśnie jakiś tekst do audiobooka, no to po prostu go czytam pod kątem, czy jest ciekawy, czy się nadaje właśnie do wrzucenia. Drugi raz go czytam w momencie nagrywania, a trzeci raz go słucham, korygując, wycinając różne niepotrzebne głosy, więc właściwie 3 razy w ciągu jednego dnia mam do czynienia z jednym tekstem i to wchodzi w pamięć, no więc no, jest to dobra metoda nauki marksizmu. Czekam na komentarze i pozdrowienia towarzysza. Są tutaj wina, które tylko pokazują, że bogaci Francuzi są pierdolnięci. Butelka wina 269 euro. No więc towarzysze, to jest ta właśnie katedra Chartres, duża. Jest ogólnie dużo turystów. Jest nawet po polsku. Że nawet się wpisałem. Można sobie wziąć świeczkę i zapalić. Kosztuje to 2 euro. Zakupiłem sobie prezent dla samego siebie z katedry w Chartres. Oryginalny tutaj, żeby. No w każdym razie 1,90. Uznałem to za cenę promocyjną. Już jakiś czas temu właśnie nagrałem kilka filmików, gdzie poruszam tematy religijne. A że w domu nie mam żadnej Biblii, nawet wypożyczyć chciałem właśnie w bibliotece, no ale 1,90, no to grzech nie kupić. Création du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu créa. Pozdrawiam spod katedry Chartres. Bóg jest z nami. Więc Kościół katolicki we Francji, ale chyba nie tylko we Francji, tylko już ogólnie taka jest natura Kościoła katolickiego. Wybiera sobie najlepsze miejscówki. Jesteśmy na wzgórzu. I tutaj możemy zobaczyć całe Chartres. Jest to dość wysoko. Jak widać, Chartres to wiocha. Nic właściwie poza tą katedrą tu nie ma. No są jeszcze inne katedry. Więc jesteśmy w Chartres. Nazywa się to dzielnica historyczna. Schodzimy w dół. Wygląda dziwnie. Więc tak kiedyś wyglądała stara Francja.
Ledwo żeśmy wyszli z jednego kościoła, z jednej katedry. Nie, już dwóch byliśmy. A tutaj trzecia. Ogólne marnotrawstwo. A ten kościół to jakaś ruina. Tam jest siatka. Co? Tam jest siatka, bo spadają rzeczy. Śmierdzi grzybem. No tak, widać, że tutaj. No, gdyby kościół przyjęli muzułmanie, to lepiej by o to zadbali. Śmierdzi grzybem. Więc na tej siatce widać kamienie. Znaczy to, że rzeczywiście coś spada. Właściwie w każdej chwili coś tu może mi spaść na głowę. Więc towarzysze, to jest... Teraz tutaj zobaczycie najlepiej Chartres. Najpierw jeden kościół. Teraz drugi kościół. A tutaj trzeci kościół. Więcej niż w Polsce. Klimaty weneckie. Jest tutaj chyba najładniejszy widok na Chartres. Rzeczka a la wenecka plus katedra. Więc można nawet do katedry popłynąć łódką.